Hey Uncle History, I have a question. Can you make voices of Polish leaders? Day 2 of asking for Polish leaders. Day 3 of asking for voices of Polish leaders. Day 4 of asking for voices of Polish leaders. Day 6 of asking for voices of Polish leaders. Salvador Allende wasn't a dictator. Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioły. Żywioły nie jego ręką wytworzone na naszym podole płacz. Zaprzęgaje człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole elektryczne, pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedność jest żywiołem nieboskim, lecz ludzkim. I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest... Pierwszy to raz obchodzimy imieniny naszego wielkiego marszałka Józefa Piłsudskiego, kiedy odszedł już na zawsze, osieracając cały naród polski. Ja, który miałem szczęście patrzenia z bliska przez 41 lat na działalność Piłsudskiego dla Polski, musiałem dojść do przekonania, że tak wielkiej postaci Polska jeszcze nie miała. Jego nastawienie psychiczne sięgało... Majowym pozdrawia was i wyraża wam gorące uznanie za ofiarną, wydajną i twórczą pracę rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i cały naród polski. Rzeczą nauczyciela jest interpretacja tych wydarzeń i tych zjawisk, które o tyle szybciej docierają dziś do młodzieży niż niegdyś. Ci, co przeżyli jedną albo dwie wojny światowe, pamiętają dobrze, jaki wpływ wywierały ówczesne tragiczne wydarzenia na ich losy, na ich świadomość. Ale te rzeczy działy się tuż obok, biły w nas bezpośrednio i w naszych najbliższych, w nasz kraj. Absolutna większość uczciwych ludzi żąda ukrócenia przestępczości, życia na cudzy koszt, rozzuchwalenia opryszków i różnych niebieskich ptaków. Tego głosu nasza partia, władza ludowa, słuchać musi i słuchać będzie. Ta
niewiadoma paraliżuje tak jak nasz, jak społeczeństwo, jak działacie, tak podobnie paraliżuje i rząd, i naszych przedstawicieli władz. To jest podobnie jak tym skawałem, ja ten kawał Państwu opowiadałem, z tymi uciekającymi 50 Arabami, których gonił jeden Żydek. Tolerance has a lot to do with memory and education. It has a lot in common with experience too. But the experience of sufferings in the past was not sufficient to prevent the suffering from continuing. We must not forget that the fact that tolerance is constantly being put in the test. I therefore state quite clearly that Europe must never show the least understanding for intolerance, xenophobia or antisemitism. Przed pół godziną podpisałem rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej dziś od godziny 16 aż do środy 1 lutego włącznie. Jeżeli tylko będzie to suma niewystarczająca, to ta suma zostanie... Terrorek! Ratak! Należę do pokolenia polskich szczęściarzy, do pokolenia ludzi Solidarności, wielkiego ruchu społecznego, który na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku przyniósł Polsce wolność. Mojemu pokoleniu udało się uzyskać to wszystko, o czym nasi ojcowie i dziadowie marzyli. Suwerenność kraju, demokrację, wolny rynek i silne zakorzenienie Polski w strukturach Zachodu, w NATO i w Unii Europejskiej. Naszym udziałem stał się europejski dobrobyt i rozwój gospodarczy, zachodni system wartości oparty o prawa człowieka i obywatela, o ideę państwa prawa, o niezależność światopoglądową czy ideologiczną obywateli. Wschodniej granicy Unii Europejskiej przed zemstą dyktatora, przed tyranią i pogardą dla człowieka. Mówię to nie tylko jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię to jako Andrzej Duda, który w 2025 roku skończy swoją prezydenturę i odda władzę demokratycznie wybranemu następcy lub następczyni. A potem z dumą na powrót stanie się zwykłym obywatelem, po prostu wyborcą. I wierzę, że Białorusini i Białorusinki zobaczą kiedyś tę samą demokratyczną normalność. Taką, w której prezydenci się zmieniają, a pozostają oni, wolni obywatele, wolni i swobodni wyborcy. Apeluję do wszystkich z Państwa o solidarność w tej sprawie. Apeluję o solidarność z Białorusią. Dziś to jedno z najważniejszych wyzwań demokratycznego świata. Ukajeno, ono naci, pijo par, rabany, mar, ar, dobrowski, ziemi loskiej do Polski.